Siema widzowie, szybka reklama najtańsze giereczki oczywiście na Eneba. Także szybko pokażę w filmie co i jak. Najlepiej wejdź sobie w link pod tym filmem, powiem z parę linków, wejdź w jeden i po prostu będzie najszybciej. Ja już pokazuję. O, i wszystko widać. Dobra, już pokazuję. Także co, wejdź sobie, wpisz LOL i masz oczywiście rzeczy do League Legend, ale to jest najważniejsze. Tak, patrz, Games i Steam Games i masz tutaj tak. Giereczki różne, oczywiście gigatanio. Ostatnio na streamach zaczęliśmy grać Dying Light, także pokażę może gdzie kupiłem, co i jak dla widzów, a jest to dość tanio w porównaniu do Steama, także już pokazuję. Tu macie Dying Light Platinum Edition. Z tego co się dowiedziałem, to jest wersja ze wszystkimi DLC, ze wszystkim co jest po prostu w tej grze. Chłopie, tu nawet deweloper przyjeżdża do ciebie i ci piątkę zbija, tak jest dużo rzeczy dodane. Także warto, chyba to Platinum, to jest jeszcze jakiś defollowing, nie ogarniam za bardzo co to jest. Ja po prostu kupiłem z bomby to, żeby mieć już wszystko, żeby na streamie sobie już się nie denerwować. Także wchodzisz sobie tu i oczywiście zobaczmy na Steamie szybko ile to kosztuje. Dying Light. A, zwykła wersja 90 zł, ale... O, Platinum Edition 150 zł. No, widzowie, gigantyczna promocja. Także dobra, dodajmy to. I oczywiście nie zapominajcie o. Kurde, Spartiatics 3. 99 groszy! 3% taniej. Kupuj tylko tu, to zbierze się kupa kaski po długim czasie. A jeszcze miałem powiedzieć tak. Niedługo świąteczna wyprzedaż na Enebie. Także jak planujecie większe zakupy, poczekajcie jeszcze tydzień. Powinny być duże promocje. Może będzie akurat coś, co chcieliście kupić, ale dużo taniej. Także no, a jak nie chcecie, kupcie sobie teraz Dying Light. Akurat gierka na tydzień czasu. Dzięki, oglądajcie dalej. Dzięki widzowie, bo to dzięki wam jest partner. Kocham was. Siema. Ja pierdziel. Nie, naprawdę, ci ludzie, co tworzą TikToki, to oni, zanim już się w ogóle wybiją, już są odklejeni. To jeżeli oni się wybiją, to jak to w ogóle wtedy nazwać ten poziom odklejenia? Rzeczywiście ma duże zęby. Takie giga. Dałem, ale co jak robi? A jak robi to i cię na pierwsze, to nadal jest ideałem? W sensie jak robi to przeważa każdą negatywną rzecz. Tak? Chla, tak na umór, dzień w dzień, ale cię pociesza. Takim pijackim humorem w stylu Wujaszka. Co robi? Nie no, potrzeby atencji tych ludzi na TikToku, czy pewnie to jest dla mema? Chociaż ciężko stwierdzić, bo ci ludzie to są memy pieprzone, ale no ciężka sprawa. Czy jak na czacie pisze, to się liczy? No jasne, że tak. Każdy, kto pisze na czacie, spełnia to kryterium. Giga czat. O, wy coś dajcie, pokażcie. Widziałem. W końcu Kizo i Nuta nie o tym samym. Ja pierdzielę progres. Gzajnik, włączamy. Nie, no ciężko już się zaczyna. Temperaturę na maksymalnie, na szóstkę. Jezu, co tu Lina się w ogóle patelnia. dzieje?
Kostka cała. Ja pierdziel. Kasia! I tak w rękę. Hiloj. A czemu taka upiewszona tłuszczem ta patelka, jakby tam smalec wytapiał? I kładziemy kiełbasę całą, no. A lepiej wszystko. Przy co ty robisz? A to kaszanka jakaś. Co to pierwsza w ogóle? Na tym maśle. Będzie ciepłe, to będzie dobrze. Salceson to jest? Trochę ohydnie to wygląda. Jak on to robi. Przecież ja to wysyłałem z tym myszojeleniem po pogadę. Ja wiem, mówiłem. Co wysyła Maxerek, bo sadwica. Mówiłem, że to widziałem. Fajne. Ładny dźwięk. Pełna lodówka. Aha, kiedyś. Mam nadzieję, że w końcu miesiąca wyjadę. Ja pierdzielę, nie mogę. Chleby mrożone. Ile chleba, ja pierdzielę. Ile chleba. Ale na koniec miesiąca, jak już te ostatnie chleby, ciężko to musi być. Tyle chlebów, że do maja starczy? Na poważnie? Ale ohydna ta w dupę lodówka, te jogurty. Czemu to jest jak wszystko wpieprzone? CTHC z konopi, nie syntetycznej kopii. A po co kamera 360 stopni do grania w tego, w ligę? I to czemu ktoś nagrywa monitor? O, kurwa, odchodzi? To ten. Są po pasie adekwatnie. Da się przybliżać? Bo ja w dupę ledwo co widzę. Mordę pokaż. Nie jest chyba morda. A tutaj się łanie nam kiełbasa całna. Smażem. Co to w dupę jest? Jezu! Dupę na żygieł na patelnię. Obrzydliwe, no nie mogę. Szukanie osób, które lubią memy. O pierdziele Boże. 90 lat. A że pieska, że kota uratował. Ale wygląda jak z tego filmu Odlot. To pamiętam. I kamomil ze szczyptą szafranu. Całkiem smaczna. Cierpka, ale nie przesadnie. A masz piwo? Zaraz sprawdzę. Nie całuj mnie tak. Bo cię kocham z całego serca. Ja nie kobieta jestem, ja mężczyzna. Ale cię kocham jak kobietę. I brzmi ono tak. Dodaj początek do słowa waga, by utworzyć nowy wyraz. Przewaga. Przewaga. Tak. Nadwaga. Nie, za ciężko. Fajne słowo wymyśliła. To Strasburger się zaśmiał. Śmieszne słowo. Imię męskie bez litery A? Jan. Jan. Nie wyrobię. A? Jan. Jan. Imię męskie. Brada! Brada, jedyj! Get in the bath. Come on. Dookie, get in the bath. Get in the bath. Biedny piasek. Go.
Get up there. Go. Get in there. Get in the bath. Yes. Come on. Maria. Czemu takie coś wysyłasz? Whenever I get gloomy with the state of the world, I think about the arrival gate at Heathrow Airport. Czemu Trollface jest używany jako uśmiech? O co tu chodzi? Opinions starting to make out that we live in a world of hatred and greed. But I don't see that. Seems to me that love is everywhere. Normiki jakieś? Often it's not particularly dignified or newsworthy, but it's always there. If you look for it, I've got a sneaky feeling you'll find that love actually... Lej z sosem w opakowaniu? Nie kojarzę. To ksiądz? W tych czasach niestety nie ma miejsca dla dobrych facetów. Im bardziej się starasz, tym bardziej cierpisz. Nie ma miejsca. Jestem białym rycerzem, wszystko robię, a zostaję i tak odrzucany przez tę jedyną. Czemu tak jest? Czemu życie jest niesprawiedliwe? Boże, w dupę. Czemu się ciągle jakieś pseudo-smutne rzeczy wyświetlają na tym gówno aplikacji, no? Wpadłem w jakiś zły algorytm, trzeba to wyciągnąć. Co było pierwsze? Kura czy jajko? Kuro czy jajko? Ja ci odpowiem pytanie, czy kuro niżej, nie? A jajko to... Co więcej waży? Kilogram metalu czy kilogram pierza? Kilogram żelaza czy kilogram pierza? O, ciekawe. When a boy... Szczera prawda. To w sumie czemu... To po co wybierać... Jakąś dziewczynę... W sensie po co? Przecież lepiej walić od razu matkę, bo od początku jest matką, czyli od początku jest w tobie zakochana. Bo od początku jest matką. To lepiej walić matki. Tak czy nie? To wtedy babcia siebie robi, no i dobrze, masz więcej jedzenia. Gladkę. Krzysiek, nie płacz. Każdy tu trafi, Krzysiek. Każdy trafi. Jeden wcześniej, drugi później. No ja. Nie ma co płakać. Masz rację. Taki nasz los, ludzi. Masz rację. Gdzieś tu pole. Nie? Zrozumiał. Piękne. Hey! What? O kurde, dobra. Widzowie, nie uwierzycie, wariacik. Jest moim kumplem, normalnie. Znajomość robię z nim. Kontaktujemy, nie dotykam go, nie zapierdala, nie nic. Mój ziomo pajączek. Wariacik. Widzowie, nie uwierzy... Ty zawsze tak było. Ja pamiętam jak z kolegami, to już na wyższy poziom. Tramwajem wracaliśmy gdzieś późno. I cały pusty był. Takie dymy robiliśmy, ja pierdzielę, taką szopę, że aż typ zatrzymał tramwaj po prostu między przystankami, zatrzymał się i do nas przyszedł. I mówi tak, siadasz na miejsca, bo was wypieprzę stąd zara! Tak się wydarł, pieprzony się tak wnerwił, a my od razu siadamy i cisza. I jedziemy spokojnie do domu. Ale naprawdę się tak wnerwił typ. Big.
kochasz człowieka, a on ciebie nie, to odejdź i nie męcz się. Jeśli on cię kocha, a ty jego nie, przyjrzyj mu się. Być może to jest naprawdę wartościowy człowiek. Natomiast jeżeli uczucia są po obu stronach, walczcie o siebie. Dzięki. Może jutro nauczymy się z tobą alfabetu. Coś jeszcze w dupę powiecie na tym gówno aplikacji zapieprzonym TikToku. Nienawidzę tego gówna. Dziękuję bardzo, żona Drivena. Siema, skorzystam z okazji. Subika, co robiłeś w tym tramwaju, że się tak wkur... No mówiłem przed chwilą, lataliśmy po całym tramwaju, wieszaliśmy się na tych... do trzymania, skakaliśmy, no i... Chłopie. No ciężko było, tak... A do gimnazjum wtedy chodziliśmy. Ja pierdzielę, no tak, no zamieszki, jak ta małpa na tym TikToku robiliśmy. Pamiętaj, jak ktoś chce, to szuka sposobu. A jak nie chce, to szuka wymówki. Pamiętaj. Nie wyrobię, naprawdę, za dużo. Czemu ja mam tych pseudo-coachy z dupy wziętych na tym TikToku i smutne rzeczy? Skąd oni wiedzą, co ja potrzebuję w życiu i wiedzą, że mam depresję? Skąd oni to wszystko w dupę wiedzą o mnie? Chińczycy mnie szpiegują? No a jeszcze musiałem te dynie rozprasować. A jest film. No chyba twoja cipka mokra jest na stop. Ja pierdzielę, co to w dupę jest? Ale skręca, no skręca bardzo. Dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach. Żeby sprawnie dodawać i odejmować ułamki o różnych mianownikach. Ajaja, no właśnie, też mi się skojarzyło z ajaja. Dobra, wypieprz, że nie wiem, co on mówi, skąd ja mam wiedzieć? Po miesiącu ogarnąłem, że to Polka. Powrót. Co to jest? Chwila, w dupę. Domek, dziękuję za słupkę, Domek 420. Że ty też jesteś Żydem. Co? Nasi dziadkowie byli, my jesteśmy. Słuchaj, ale to nie miejsce i czas, żeby teraz o tym rozmawiać. Natomiast bardzo cię proszę... No jak? Jak patrzę na jego profil. No. Przecież to widać. W sensie oczywiście, ja tam mówię, bo sam jestem, więc mogę tak powiedzieć, prawda? Ja mam być Żydem? Nie wiem, jak do tego doszło. Czy to jest jakiś żart? Nie pogodę się z tym, mowy nie ma. Ja pierdzielę TVN takie rzeczy. Przecież ja to chyba widziałem na ostatnim streamie, ale to jest fajne. Spadła babcia ze schodów. No to pauza. Monte snack. No nie mogę, w dupę. No nie mogę z tych komentarzy. No co? Trochę się wnerwił. Jezu, ale się w ogóle boją uwagę zwrócić. Zobacz tego. Czeka, aż minie rejs. Po prostu czeka, aż tsunami przejdzie. Nerd versus bad boy. No jak... Widzowie, nerd. To jest typowy nerd. Gdzieś kiedyś. Ja pierdzielę, no nie wyrobię dłużej. Norman, you talking about this money? Kurde, dobre. What do you want? Czemu to w ogóle... Gdzie on to wstawia, ten Najman? Przecież tyle tylko gówna nagra, jakiś głupot, co po angielsku gada. A to gdzie? Skąd oni to biorą?
Pytanie było dość po prostu, jest po prostu fajne. Tak. Kiedyś pobiłam męża, ale to bardzo dawno. Jak byłam z pierwszym dzieckiem w ciąży, ale uderzyłam go kilkanaście razy. Pozdrawiam cię, Frutka. Ja, ale szczerze, bardzo szczere Q&A, naprawdę piękne. Kochanie, co byś zrobił, jakbym z tobą zerwała? Pewnie wróciłbym do mojej ex. Teraz widzę, ile dla ciebie znaczę. To koniec. Co? Przecież mieliśmy iść razem do kina. Idź ze swoją ex. Ale to ty jesteś moją ex. Kochanie. Zerwali ze sobą i największa tragedia to, że mieli razem iść do kina, rozumiesz? To właśnie pokazuje odklejenie tych pieprzonych idiotów. A najgorsze jest to, że jak oni się jeszcze wybiją na tej głównej aplikacji, to już jak można być bardzo wtedy odklejonym? Jak już bilety kupione, to co? Co robić, jeśli dziewczyna nie chce ze mną pisać? Próbowałeś pisać z chłopakiem? No i... No i wujek, dobra rada, no. Hej, to moja królewna! Znajdź sobie własną! Hej! Najlepsza para na polskim TikToku. Nie wyrobię, jak takie coś widzę. Rów mi lud! O! Nie mogę. Pierdolnij mi luda. Nie ma takiej opcji. Zrób mi kurwa luda. Zrób... Ja pierdzielę. Nie mogę, widzowie, naprawdę. Czujesz dyskomfort, jak to widzisz? Hejka. To jest po to, żebyśmy się hartowali, widzowie, jak wojna przyjdzie. Wtedy się nie będziesz niczego już bał. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć